No hello, tutaj Purpose, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3. Dziki Gon i krew i wino. Dobra, lecimy sobie z kolejnym. Udaj się do ruin więzienia, skoczymy sobie po te... po te schematy, właśnie się zastanawiam, czy najpierw po schematy... Tak, skoczymy sobie po te wszystkie schematy, na 40 poziom to jest quest, my mamy 40 poziom. Także dokładnie taki, jak jest potrzebny, ale strasznie szybko zapinkala tutaj ten poziom. Także polecimy szkoda, i... że nie jestem chłopakiem. Niech żyje księżna pani! Zaraz. To jest kawał drogi stąd. Czemu tu nie ma nigdzie... jakiegokolwiek znacznika po drodze? Żeby przyspieszyć podróż. No dobra, no na razie przejdziemy się z buciora. Na razie polecimy z buciora. Dobra. Właśnie do mnie Wertes napisał, przepraszam. Uważajcie! Okej. Tylko odpisałem okej. I dobra, udaj się do ruin więzienia Bastoin. Czekaj, czy ja nie minąłem tutaj znacznika jakiegoś? Nie, jeszcze nie ciągnę. Kurde, to trochę takie słabe jest, że żadnego znacznika nie ma w środku miasta. No ale trudno się mówi. Porozmawiaj z dziewczynką. Mamusia mówi, że jak ktoś jest bardzo złym ludziem, ale takim bardzo, bardzo złym, to ma kamień zamiast serca. Serce z kamienia. Nie był taki do końca zły ten nasz... Ja bym tylko jeszcze chciał zobaczyć tą naszą winnicę, skoro już tu jesteśmy. To skoczmy do tej winnicy i zobaczmy, co ciekawego jest w naszym domku. Jej, to jest nasz dom, ależ pięknie. To jest tutaj, gdzie była ta rzeźnia. Mijają, roboty nie ubywa. A ty jesteś kto? Chłop. Ty jesteś u mnie w domu, więc ty się... uważaj se. O. Witam, jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Fulty. I z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobianku. No i miło mi bardzo. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazeirze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa Herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. O, Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pra-dziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów, niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. No spoko. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemię. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie. Niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. No to już tam. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej.
Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bollius. No dobra, oprowadź mnie po tej winnicy. Może zrobimy sobie mały tour de Korwobianką. Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Pokaż mi to. Co to ja tam mam? Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. Ale pięknie. Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Majordomus to jest świetna posada. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. Kiedyś powiem wam, że dawno temu, miałem okazję zostać właśnie majordomusem. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuje mnie. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Mogłem zostać majordomusem w szkockiej posiadłości, w zasadzie w pałacu, gdzie było na 12 łazienek i tak dalej, i tak dalej. Zrezygnowałem z tego, ale dzisiaj trochę żałuję. Wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Wiecie, no to jest naprawdę fajna sprawa, szczególnie, że w tym pałacyku właściciele pojawili się raz na jakiś czas. Widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner, jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce, charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. Także polecam, jeżeli ktoś kiedyś miałby ochotę zostać majordomusem, tylko że to jest bardzo odpowiedzialna też rola i bardzo taka, no... Księstewko niewielka, fajna. Ale znacie ładna kogo, studnia. Kto by o naszych winach... Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Bolliusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Bolliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. No tak. No bywa. Potrafi liczyć ktoś tam, jak niektórzy w komentarzach. No przepiękną tą posiadłość mamy. Żona pana Bolliusa, Nina, miała tu ogród. Jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zróbcie z niego przepiękne. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność i znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Bardzo byłbym rad. Pieniędzy mam w bród, więc możemy robić. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazylii. Przepiękną tą posiadłość mamy. Chciałbym kiedyś tak mieszkać. Naprawdę.
Tylko że w dzisiejszych czasach to już praktycznie niemożliwe. No przepiękne, zobaczcie, jaka rzeczka. Korodaty, to nawet krowie siki lepiej smakują. Przepięknie. Przepięknie. To miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino w czasach urodzaju. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. Ciekawe, czy będę mógł to robić. A tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Boliusa trzymano tu wino. Jednak baron Rossell składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazyni. Doceniam. No tak. No i pięknie. No chodź, do domu, do najważniejszej części. Jeżeli będzie można wykupić tutaj możliwość remontu, to od razu wykupuję całość. Nie patrząc na pieniądze. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. No. Ale jaja, wiedźmak. No wchodź. No, jesteśmy w środku. Wow, paskudztwo. Na lewo znajduje się sypialnia. Na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe. Ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. No to już się zwracam. Może byśmy zrobili tu mały remont. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Renowacja domu. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Też tak chcę. 5000? No problem. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już 2 dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Dawaj od razu całą resztę. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Wyposażenie podwórza. Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej użytecznym. Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem jaśnie pana przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Pewnie. No dobra. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi.
Natychmiast się tym zajmę. Ty się jak czek. Dobrze. No problem. Zamów taki stół. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Przydałaby się ostrzałka do miecza. W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. Zamów ostrzałkę. W takim razie kup, proszę, przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? A możemy coś jeszcze zrobić? Porozmawiamy o czymś innym? Wiesz, rozmyśliłem się. Nie mam dziś głowy do gadania o remontach. Aha. Chętnie odpo... No to bywaj, bo już wszystko zrobiliśmy. Dziękuję. Dobra. Obejrzyjmy sobie tutaj ten nasz domek. Tędy się wchodziło. O, a to co? Stojak na miecze, ale fajnie. A to co? Powieś obraz. O, mogę sobie powiesić. No tak, bo ja kiedyś go kupiłem przecież. No użyj. Ło, patrzcie na to. Czyli teraz wszystko mi się tu odłożyło. Wszystkie książki. Użyj. Postaw statuetkę nie ma. Postaw statuetkę nie mam. Przecież mam kilka statuetek. Schowek, tu jest mój schowek. No to parę rzeczy tu będzie można schować. Na razie sobie poodkładam. Na przykład to sobie odłożę. Okidoki. Nie no, mam tutaj parę książek właśnie. Zastanawiam się, czy mogę je odłożyć, czy nie. Co to, dostałem poziom? Nie, to co to jest? Ten taki plusik. Dobra, idę pozwiedzać dalej. Co my tutaj mamy? Oj, tu jest ten składzik chyba, tak? To jest składzik. Co my tutaj mamy? Pierderko. Stojak na zbroję tam był, ale fajnie. No dobra, tutaj też mamy składzik. To słuchajcie, ja proponuję, żeśmy sobie przeczekali jakiś czas. Bo jak sobie przeczekamy jakiś czas... 3 dni mówił, tak? Tak mniej więcej, no to... Dobra, myślę, że tyle wystarczy. 5 nad ranem, wschód słońca, będziemy oglądać to też... What? 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 Nice. Podoba mi się teraz ten mój domek. Stoję jak na miecze, ale nie mam żadnego miecza przy sobie, więc... Nie no, to niech sobie będzie tutaj. Ależ tu jest teraz pięknie. Muszę teraz pozdobywać parę obrazów i tak dalej, sobie to rozwiesić. Jak idą prace renowacyjne, Barnabo Bazyni? Och, doskonale. Ukończyliśmy remont generalny. I pozwoliłem sobie też wstawić po 2 wieszaki na broń i pancerze. Gdyby jaśnie pan zechciał jakoweś wyeksponować. Jest też kilka miejsc na nowe obrazy. Ponadto robotnicy uprzątając piwnicę natknęli się na coś zgoła osobliwego. Mam wrażenie, że jaśnie pan powinien to zobaczyć. Pójdę tam natychmiast. Skoro tak mówisz... Pójdę sprawdzić, co to takiego. Dobra. Toaletę. A nie, to nie to. Już się zgubiłem we własnym domu. O nie, jeszcze na pięterko chciałbym pójść, żeby zobaczyć,
jak na piętrze jest zrobione. Piękny pokój gościnny. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Bardzo się cieszę, że mam taki domeczek w tym momencie. Tak jest tych naszych błędów. No tu odnoszę wrażenie, że się... Zaraz. Co my tutaj mamy teraz? No tu zniknęło. No dziwna sprawa. Bo tam się pokazało parę rzeczy, no ale mniejsza. Tutaj się niewiele zmieniło z tego co widzę. To by się tu przydał na stałe. Jak nie chlapnę sobie winka. No tutaj jeszcze nie masz szału. Idę do piwnicy zobaczyć. Ciekawe. Co chyba jest za tą ścianą? Rozumiem, że to o to chodziło. No to co? No to Ardzik. Wow, a to co? Laboratorium. Widać musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. Laboratorium alchemika. Ale czat! Będę mógł sobie zrobić ten. Dobra, słuchajcie. Rozbierz na części. Rozbierz na części. I rozbierz na części i teraz będę mógł zrobić duży mutagen, to było pod U chyba. Pod L? Tak, pod L. Dobrze, wiem. Gdzie są mutageny? Większy... Czerwony mutagen, a czerwony mutagen już mogę zrobić. Nawet dwa, ale fajnie, mogę sobie zrobić świetnie, świetnie, to jest świetne. No to jeszcze porozbijaj. To nie. To też nie. Dobra. I L. I robimy kolejny. A już mogę zrobić. A nie, jeszcze nie mogę. Ale zwykły czerwony mutagen już w tym momencie mogę zrobić. Wykonaj przedmiot. Pięknie. I teraz mogę zrobić większy czerwony mutagen. Pięknie. Pod K w tym momencie to usuwamy. I wstawiamy tutaj większy czerwony mutagen. No i teraz to już w ogóle będę. Ale ja będę cozy. Dobra, tutaj jeszcze coś jest do zbadania. Przeczytaj. Przejdźmy przez wszystko. To była prawdziwa miłość. A to co mamy? O! O, jak fajnie. Zobaczcie teraz, całe mnóstwo tych questów nam się odpala. O! Zobaczcie, jakie tu fajne rzeczy są w tej piwniczce naszej. Trzeba pozbierać. Korkociąg, korki od butelek i nóż. Tu są. No tak, to po naszej rzeźni miejscówka z Brooksą. Alkoholu nigdy za dużo. Przyda się do odnawiania. No i spoko. No i mamy bardzo ładną piwniczkę. To już 25 minut, a myśmy zwiedzili dopiero domek. No ale przepiękna posiadłość tak naprawdę. Mi się to strasznie podoba. Poza tym ja się nie mam zamiaru spieszyć z tą serią, to będzie spora liczba odcinków. Odcinki są, jak na pewno już zwróciliście uwagę, znacznie dłuższe niż dotychczas wszystkie inne, bo po prostu nie potrafię się oderwać. To jest... no gra, która... Jeśli chłop jaki nie pije, to go baba w domu bije. No tak. Krzyknij przy którym rycerzu, bestia! A ten od razu hajdawery ma brudne. No dobra. Pięknie. Wiesz coś o laboratorium w piwnicy? Któryś z poprzednich właścicieli interesował się może alchemią? Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo. Ale tuszę, że dla Wiedźmina to może być ciekawe znalezisko. Jest. Rzeczywiście, jest. Było zamurowane, a wyposażenie jest dość wiekowe,
Więc pewnie należało do kogoś, kto zajmował Corvo Bianco, zanim zacząłeś tu pracować. Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła. Destylatory, sublimatory, węgrometry. Jaśnie pan wybaczy, ale kompletnie na tym się nie znam. Chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko. Wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. Jeśli miałbym porównać wytwarzanie mikstur w tym laboratorium albo nad ogniskiem, to nie ma porównania. No to tylko się cieszę. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie pan go odkrył. Może byśmy zrobili mały remont? Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Jednym i drugim. Chociaż... Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować, dom byłby bardziej funkcjonalny. Ale czad! Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Teraz, gdy ukończyliśmy generalny remont, możemy pomyśleć choćby o nowym łóżku czy dodatkowych stojakach na broń i zbroję. Z kolei pokój gościnny wiele by zyskał, gdyby wstawić tam nowy... Przyspieszam to troszeczkę, wiecie, bo to jest... premia dożywotności. W rzeczy sam. Poprzyspieszam to troszkę, bo tutaj... Nie ma sensu dodatkowe dwa stojaki. Dobrze, oczywiście. Nie ma sensu tego słuchać. Chcielibyśmy tylko jak najszybciej. Czas zgad. Tak. Dołożę wszelkich. Czy. O. Tak. Czy życzy pan sobie czego? Renowację domu jeszcze raz. Z całym. Ależ jak. Załóżmy ogród. Dobra, płotka mogłaby mieć wygodniejszą stajnię. Premia do wytrzymałości dla płotki, spania. Mojej... Czy życzy? Załóżmy ogród z ziołami. Wie. Dobry. To. Czy życzy? Terenowat. Z całym szacunkiem. Dobra. Bywaj. Dziękuję. To odpocznijmy sobie dzionek. Chcę dokończyć tą posiadłość, żeby to było coś pięknego, po prostu, żeby to było... Poczekaj dwa dni, dobra? No to jeszcze jeden dzień, czekamy. No dobra. W domu najlepiej odblokowano osiągnięcie. Chcę zobaczyć, co tutaj się pozmieniało. Tutaj niewiele. Pokój gościnny został odnowiony. Ale łóżko. Ale ładnie. Na razie jeszcze ciągle nie mam tych zbroi ani... Znaczy, no, zbroi, mieczy i tak dalej. Ależ to ładnie. Fajnie. No cacucho. Niedługo to my będziemy mieli... Jeszcze chcę na zewnątrz wyjść. Chcę zobaczyć na zewnątrz, jak to wygląda. Dobra. Kto to widział? Rycerze z Zinem. No i proszę. Mamy stajenkę dla płotki. Ale dobra, porozmawiam z majordomusem. I dokończymy ją. Jak idą prace? Z radością pragnę zawiadomić. Bo myślałem, że skoro posiadłość wygląda już pięknie, przyjmie, byłoby to uczcić. Jasne, przyda nam się trochę rozrywki. Czemu? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy... Dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. Dawaj. Mamy przepiękną posiadłość. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina,
ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazyli, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było, naprawdę szkoda, bo doskonałe to sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić, jaśnie panu, kielich. O. Dziękuję. Ależ piękną posiadłość w tym momencie mam. Ależ tu jest w ogóle cudownie. Ja chcę tam zamieszkać. Dajcie mi tam zamieszkać, co? Patrzcie, zachód słońca. Cudo. Czy ja w tym momencie mam przy sobie książki? Mam przy sobie książki. Jak ja bym je chciał odłożyć, to co? Czy ja mogę tutaj sobie wejść po prostu i je odłożyć? Bo wiem, że w którymś z tych pokoi... Tutaj. Nawet mam na minimapce. Tutaj mam... Z książkami. Wszystkie znalezione, znaczy z książki z woje możesz przeczytać w tym panelu, nawet jeżeli... Później sprzedasz książkę, jej zawartość pozostanie tutaj dostępna. To akurat świetnie. Czyli książki mogę śmiało wyrzucać i tak dalej, a to tutaj zostanie. No to super. No to bardzo mnie to cieszy. Co to jest ten znaczek zielony, bo ja nie do końca go rozumiem. A teraz! Nie rozumiem go. No ale dobra. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha, to już cała piosenka. No dobra. Fajnie. Przejdźmy sobie tą trasą, którą nam mówił. Zajrzyjmy tutaj do nich. Jak... To też by się przydało, bo mam odremontować, no bo w takich warunkach trochę średnich mieszkacie. No ale nie ma co narzekać. Ale pięknie. Ale mnie plecy bolą. Pięknie. Trzeba robić. Gdzie było to miejsce z ziołami? Bo nie mogę go teraz zlokalizować. O, tutaj. Przepięknie. I też w szklarni posiadłości Korwobianko. Znajdziesz tutaj zioła potrzebne do tworzenia mutagenów oraz zmiany ich kolorów. Zebrane zioła po pewnym czasie odrastają. Pięknie. Pięknie. Naprawdę super tu jest. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz wreszcie szukać tych... Gdzie to jest? Ojojoj. Toż to kawał drogi jest. Idź na cmentarz i spotka się z Jackisem. Nie, ja nie chcę w tym momencie. Ja chcę... Znaleźć się zginające mistrzowskie schematy. Tylko, że to będą... O, tutaj. To najpierw to. Gdzie to nam się zaznaczyło? Holy crap! A gdzie to jest? Co tu się stało? Gdzie to jest? Chyba, że jeszcze tego nawet nie mam zaznaczonego. A sprawdźmy inny w takim razie. A nie, bo ja tego nie zaznaczyłem, dobra. Teraz dopiero zaznaczyłem. I gdzie mamy ten pierwszy? Tutaj. No dobra, no to tak trzeba będzie pójść. Ze znacznika sobie pójdziemy. No trzeba znaleźć te wszystkie schematy, bo to fajnie mieć potem nawet sobie to powiesić na stojakach na zbroję. Fajnie by było. Pudeczka.
No, stój, płotka. Tempo, tempo! Lecimy. Nie zatrzymywać się! Dalej, dalej! No to nie mogę ten... Nie mogę cwałować. Jedź, płotka! O, brakowało mi właśnie tego. Jedź, płotka! Dalej, płotka! Fajne to jest. Dobra. O, i mogę wreszcie cwałować. To miło. Z jej strony! No, trochę tak tu ciasno jest, masz rację, płotka, ale spoko, damy radę. Damy radę. A to co? Ale masz uzbrojenie, płotka, w ogóle. O, żeż ty. Aha, on sobie śpi po prostu. Można byłoby mu opędzlować całą... Co? Aleście mnie przestraszyli? Mówcie, jak was zwą? Jaki wasz herb? Geralt. Nie mam herbu, zawołania, ani nawet hełmu z pióropuszem. Jestem wiedźminem. Można spytać, co ty tu właściwie robisz? No co, obóz se zrobił i chlejen. Przysięgłem mojej narzeczonej, że przyniosę jej łeb potwora, grotnikiem zwanego, który w tej oto pieczarze żywię. Mhm. I jak ci idzie? Ja... siły zbieram, ale wkrótce w bój ruszę. Słowo się rzekło, a honor mam jeden. To ja nie przeszkadzam, bo to sobie walcz. Ja nie przeszkadzam. No. Dobra. Ty se idź tam, biegnij w swoim super, prawda, zbrojku. Wyglądasz przekomicznie, no ale dobra. Czy ja tędy na przełaj dotrę? Byłoby miło, bo tak... Bo tak naokoło to trochę lipa. Ależ tu jest cudownie! O, daj spokój. Płotka, daj spokój. Nawet nie reagujemy na jakiegoś stworka po drodze. Śmiesznego małego. No właśnie, właśnie. Na przełaj będzie szybciej, bo... Ciekawe, czy trafię tu na jakieś ślady Mertena. Ukryty skarb. O, żeż ty, dzwonek. Co tutaj robi jakaś... Co tu się dzieje? Holy shit. Przecież jak ja zaraz dostanę w piernicz, to się w kole nie mieści. Zaraz, Quen. Jasne. Jaha. Nie no, jaha. Przecież no freaking way, że ja ją pokonam w ogóle. No dawaj ją. Dawaj ją, Geralt, kurna! Uciekaj, choleroty, uciekaj. Rzucaj Quen. Holy crap, ależ to było, ja pierniczę. Co to jest ten znaczek zielony, ten z plusem? Co to za cholera i czemu ona tak pilnuje tego skarbu? Co tam jest? Medytacja. Dobra, wiecie co? Ja chyba już będę miał w bestiariuszu. Pisaliście mi wszyscy, że tutaj gdzieś była ten, że był Slenderman, ale nawet nie wiem, o czym wy mówicie. Było coś na A, nie?
Która to? Kurde, wszystkie wampiry są wrażliwe na coś? Wszystkie wampiry, z tego co widzę, są... No nie ma. Albo ja nie widzę. Dobra, ale spróbujmy cię potraktować tak czy siak z Igni, skoro faktycznie jesteś na to gdzieś tam uczulona. Kurde. Za dobrze mi idzie, żeby teraz przegrać. Kurde, nie. Nie, 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 nie. Nie, jest pokonana. Dobra, jest pokonana. Pokonałem ją. Ale jazda. Uff, to nie było proste. Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że te schematy właśnie wszystkie. Co to jest? Eksperyment więzienny. Kurde, powiem wam, że to było trudne. Tu coś mamy. Ale sporo rzeczy tu mamy. Mamy schematy. Ale to nie są... Czarny barwnik do zbroi. O kurde, barwniki można mieć. No dobra. Schramy zbroja jakiegoś kapitana. Coś w tym stylu. Przeszukaj. Ale to nie jest to jeszcze. To jest coś fajnego. Ale to nie jest to. Patrz, ile tu jest w ogóle rzeczy w tych ruinach. Coś leży. Gdzie to mogę być? No nie wiem. Wydaje mi się, że już wszystko przeszukałem. Widzicie to coś? Bo ja nic. Chyba, że to się da wejść w podziemie jakoś. Bo to mi tak właśnie leżało na podziemie, wiecie? Jakby tutaj z niższego progu wejść. Nie ma tu gdzieś wejścia do podziemi? No to wszystko, zobaczcie, jakoś tak dziwnie, nie? Może tutaj, bo tu jakaś wieża.
No, tam chyba da się wejść jakoś. Tak. To będzie tutaj. Mamy. Mamy miecz. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Merten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. No i fajnie. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za wytrwanie do końca w tym tak długim odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.